Naukę zawodu rozpocząłem w 52 roku w spółdzielni produkcyjnej, tak to się nazywało wtedy, w Głubczycach w Opolskim. I tam pracowałem, ucząc się oczywiście, w zawodzie krawiectwo ciężkie. Gdzieś od 95 roku już tutaj na Ciołka 35 żeśmy przyszli i od tej pory szyjemy odzież skórzaną, kożuchy, skóry. Przychodzą do nas teraz często panie aktorki pracujące na uniwersytecie, w sądach i przynoszą do przeróbki kupione rzeczy ściucholandów. To dużo rzeczy teraz się przerabia, takich rzeczy. Ja tak sobie myślę, że lepiej by było, żeby to z nowego coś uszyć, a nie tylko te przeróbki. Maszyna ta nazywa się maszyna kusznierska. Bardzo małym szwem łączy dwie części skóry. No, szycie na takiej maszynie ułatwia dużo sprawę, ponieważ można szybko połączyć części skóry czy futro. Ta maszyna to się nazywa maszyną stebnówką. Ją się szyje skóry, kożuchy, podszewki, wszystko co potrzebne jest do, żeby na gotowo uszyć. I zaraz pokażę, jak wygląda to szycie po przeszyciu. To jest tak, takim szwem. A to wychodzi, o, później tak ładnie, że i to się szyje skóry i kożuchy tym. Proszę pana, my obsługujemy na przykład projektantów. Robimy na pokazy mody. I to już jest wtedy każda inna rzecz. Przyjdzie projektant, zrobi dwie kreski i tak trzeba to zrobić. Ja mówię, no ale wytłumaczyć, żeby to jakoś dośpiewać. No ale my się już znamy mniej więcej to, co chcą i to robimy. Czasem jest takie, że no, każde musi być inne, bo wiadomo, że pokaz mody to jest no taki nie dla pani na co dzień dochodzenia, bo potem się mówią panie, które już są po 40, po 50 i mówi tak, no ja nie kupię sobie takiego wszystkiego obcisłego, no bo i już inna i figura i wszystko, no i trzeba szyć, a mówi w sklepach tego nie ma. No i dlatego stąd mamy jeszcze jakieś tam klientki. Pamiętam czasy ambasadora, wtedy sprowadzało się materiały z Grecji i w każdym zakładzie był albo jeden kuśnierz, albo dwóch i kilka wykańczarek. Wszyscy mieli pracę. Gdzieś mniej więcej w 95 roku bardzo, bardzo stały się jak gdyby modne odzież futrzana, ale sztuczna. I żeśmy tu rozpoczęli produkcję odzieży, no, sztucznych futer. Pracowało tutaj kilka osób. Żeśmy to wstawiali do sklepów, sprzedawali na miejscu. No, trwało to gdzieś plus minus może 7 lat. Był to bardzo dobry okres, można było no, intensywnie pracować no, i zarobić. Ale od tamtej pory no, jak gdyby to zmniejsza się popyt na tą odzież. Mniej się robi rzeczy nowych. Przeważnie poprawki, przeróbki. Niektóre rzeczy są rzeczywiście ładne i nowe, ale niepasujące. I nawet klientki się oburzają nieraz, bo mówi, ja za tą rzecz zapłaciłam 15 zł, 20 zł, a pani chce 50 od naprawy. No ja mówię, wie pani, no to niech pani tak chodzi, nie? Jak będzie za te 15 zł nie dołoży. Jak otworzyłem zakład na Tarchomińskiej, to wtedy było, no ja wiem, z 60 kuśnierzy w Warszawie. Dzisiaj podejrzewam, że nie ma więcej jak 15. No, zawód ten podupada, znaczy jest mniejszy popyt. A jeżeli chodzi teraz o naukę, o uczniów, to jak obserwuję, to nie znam zakładu, gdzie by się młody człowiek uczył tego zawodu. Wnukowie
Jeden już pracuje jako informatyk, drugi kończy studia informatyczne. To już na pewno nie wrócą do naszego zawodu. Już ten zawód no, na tym moim, że tak powiem, pokoleniu się skończy.